Cześć, witajcie bardzo serdecznie z Biblioteki przy Redutowej. Po dłuższej nieobecności mojej na kanale naszej biblioteki, witam Was w dosyć specyficznych warunkach. Jak wiecie, biblioteki są zamknięte od 7 do 29 listopada. Nie wiemy, jak ta sytuacja będzie wyglądała dalej, dlatego cały czas proponujemy Wam na naszym Facebooku różne aktywności, prezentujemy Wam różne pomysły na zabawy, na spędzanie tego czasu z książką, ale nie tylko z książką. Dlatego serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście odwiedzali naszego Facebooka. Dzisiaj po tej dłuższej przerwie przeczytam fragment książki znów dla starszych nieco czytelników. Będzie to książka z poziomu trzeciego, czyli no, dla dzieci takich, które są mniej więcej w piątej, szóstej klasie szkoły podstawowej. Zachęcam Was do wysłuchania tego fragmentu, a książka, którą będę czytała, nosi tytuł Pitu i Kudłata dają radę. Książka Leszka Talko. Jest tutaj nawet na okładce dopisek, że dla fanów Mikołajka, więc jeśli znacie takich fanów albo sami nimi jesteście, lubicie książki podobne w treści i wydaniu jak Mikołajek, to zachęcam Was do przeczytania właśnie tej książki lub w tym momencie do wysłuchania jej fragmentu. O tym, jak najlepiej znaleźć talent. Lubię sobotę. W sobotę jest w telewizji okropnie fajny program, który nazywa się Mam Talent. W tym programie występują strasznie zabawni ludzie i dlatego zawsze siadamy całą rodziną przed telewizorem i prosimy, żeby tata zrobił popcorn. Tym razem też był bardzo śmieszny odcinek. Najlepsi byli oczywiście jurorzy, ale kilku występujących też było fajnych. Wystąpiła jedna dziewczynka, która potrafiła założyć obie nogi na głowę. Kudłata, jak to zobaczyła, od razu chciała zrobić to samo. Uważa, że to proste. Zawsze wiedziałem, że z niej wariatka. Kiedy próbowała położyć sobie nogę za uchem, to przewróciła kubek z herbatą mamy i zalała podłogę. Tata się zdenerwował, bo kudłata zaraz usiadła w tej herbacie. Trzeba ją było całą przebierać. W dodatku powiedziała, że to wszystko moja wina, a to przecież nieprawda. Bałem się, że coś jej się stanie i się przewróci, tylko dlatego pociągnąłem ją za pasek. Skąd miałem wiedzieć, że klapnie prosto w herbatę? Rodzice naprawdę są bardzo niesprawiedliwi. Kazali nam iść do pokoju i zastanowić się nad sobą i czego właściwie chcemy. No to poszliśmy. Zastanowiłem się szybko i wymyśliłem, że chcę deserek. A kudłata zastanowiła się i wymyśliła, że chce 5 cukierków. Wróciliśmy i powiedzieliśmy rodzicom, co chcemy, ale tata się zezłościł i powiedział, że mamy się nie wygłupiać. Nie wiem, o co mu chodzi. W końcu sam nam kazał się zastanawiać. No to się zastanowiliśmy. Wróciliśmy do pokoju i zastanowiłem się jeszcze raz. Wiesz, kudłata, może wystąpimy w Mam Talent? Ale do czego mamy talent? Zmartwiła się. Ech, te dziewczyny w ogóle nie mają wyobraźni. No, ja na przykład do jeżdżenia na rowerze, powiedziałem. Wiesz, że jeżdżę najszybciej z całej klasy. Tam, wzruszyła ramionami. Każdy jeździ na rowerze, ja też. I nawet Paulinka jeździ, chociaż nie potrafi hamować. Tu akurat miała rację. Wczoraj znowu zapomniała, jak się hamuje i wpakowała się w drzewo. Tata mówi, że kobiety tak już mają, ale żebym nie powtarzał tego przy mamie. Haha, ale nie potrafisz jeździć bez trzymanki, uśmiechnąłem się. To przecież łatwe, wydała wargi. Tak? To czemu nie potrafisz? Bo mi się wcale nie chce jeździć bez trzymanki, powiedziała. Kłamiesz, bardzo byś chciała, ale nie potrafisz. A wcale nie. No i wtedy ją walnąłem, ale przecież miałem rację.
bo kłamała, a rodzice nam mówili, że nie można kłamać i będą za to kary. No i właśnie kara ją spotkała. Ona rzeczywiście się rozbeczała, a przecież wcale jej mocno nie uderzyłem. Rodzice powiedzieli, że bardzo się na mnie zawiedli i że nie można nas nawet na chwilę spuścić z oka. No jak to nie? Przecież nas spuścili, nic takiego się nie stało. Tata jęknął i powiedział, że w książkach takie historie się nie zdarzają i dzieci biją się tylko wtedy, jeśli rodzice je biją. A skoro mnie nie biją, to czemu ja biję kudłatą? Bo jej się należy, wyjaśniłem, ale tata się nie ucieszył z tego, tylko głośniej jęknął. No dobra, to co będziemy robić? Zapytałem, kiedy skończyła mi się kara. To może ja będę śpiewać? Kudłata zastanowiła się. Mam talent do śpiewania. Ty do śpiewania? Zdziwiłem się. No pewnie świetnie śpiewam, chcesz posłuchać? Nie, naprawdę można się uśmiać. Śpiewasz jak zdechła żaba. Machnąłem ręką, bo nie chciałem słuchać jej ryków. No i wtedy mnie ugryzła. Zupełnie bez powodu. Zacząłem płakać, bo okropnie mnie bolało. Przybiegł tata i zapytał, czy się niczego nie nauczyliśmy. To powiedziałem, że nauczyłem się, ale kudłata nic się nie nauczyła, bo rzuciła się na mnie i mnie ugryzła. I to bez żadnego powodu. Bo on nazywa mnie zdechłą żabą. Kudłata zaczęła płakać. Tata złapał się tak śmiesznie za głowę i powiedział, że on chce tylko obejrzeć film i jeśli koniecznie musimy się pozabijać, to proszę bardzo, on nam to umożliwi, byle było to w ciszy. Jeśli Wam się spodobał ten fragment, to zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Pitu i Kudłata dają radę. Ja tymczasem się z Wami żegnam, życząc Wam udanego, spokojnego weekendu. Nie zaproszę Was do naszej biblioteki, bo tak jak już mówiłam, jesteśmy zamknięci w tym momencie dla czytelników. Mamy nadzieję, że ten czas minie, że spotkamy się znowu tutaj na miejscu. Prosimy Was o wyrozumiałość i jeśli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, możecie do nas tutaj telefonować. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Na razie, pa, pa.